Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.10 moda, który się nazywa World Edit i pozwala nam edytować nasz minecraftowy świat. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i World Edit Mod pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę, jesteśmy na takiej stronie z buildami, czyli z takimi, nie wiem jak to nazwać. No dobra, jesteśmy na stronie z buildami, gdzie zjeżdżamy w dół i mamy tutaj na przykład trzy. Raz, dwa, trzy buildy. Jak widać, jeden jest 6 dni temu, drugi 4, trzeci 3 dni temu, więc 3 dni temu jest najświeższy, zatem klikamy na ten najświeższy. Jeżeli będą kolejne jakieś tam buildy, bo to są właśnie te buildy, jeżeli będą kolejne, zawsze klikamy na najświeższy. Zatem klikamy tutaj i jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie właśnie jest ten numer tego builda. I tutaj zjeżdżamy w dół i są 2, 4, 6 linków. I teraz musimy uważać. Szukamy linku, który ma w nazwie Forge. Jest tutaj, są dwa takie linki. No i teraz uwaga, uwaga, klikamy tylko na jeden oczywiście. Jest taki, który się kończy dev.jar i jest taki, który się kończy dist.jar. Więc klikamy, pobieramy ten, który się kończy dist.jar. Pamiętajcie, dist.jar. Na to klikamy i stąd pobieramy właśnie tego moda. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.10. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.10, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 897, a jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie Launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wrócicie do filmiku 897 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.10. I uwaga, w filmiku 897 ja instaluję Forge'a z końcówką 1992, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję najnowszą, a najlepiej, jeżeli już jest, to wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, nie ma jeszcze wersji rekomendowanej, a wersja najnowsza ma numer 2000, numer końcówki 2000 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. OK, co musimy zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.10 i ten folder .minecraft sobie musimy gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby się nam nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. OK, jak mamy skopiowane, to instalujemy. I co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i tutaj przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods, tak jak jest, bez rozpakowywania itd., itd. Mamy go tutaj w folderze mods, zamykamy, jest zainstalowane, uruchamiamy launcher i czekamy, aż się uruchomi, żeby sprawdzić, czy działa. Tak jak wspominałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2000. Klikamy play i czekamy dalej, aż nam się wszystko pootwiera. Także jeszcze moment, chwila cierpliwości. I za chwileczkę. O, tutaj już mamy stronę z logo Mojanga i tu nam pięknie pokazuje się Forge, jak pracuje, instaluje nam różne rzeczy, które są potrzebne do uruchomienia Minecrafta z modami. Także musimy się jeszcze trochę uzbroić w cierpliwość.
Jeszcze chwilę to potrwa i zaraz będzie strona startowa. No jeszcze moment, ale już chyba niedługo. O, 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 mamy stronę startową. Tu jest ostrzeżenie, że Forge jest jeszcze w wersji beta, nie ma jeszcze wersji rekomendowanej, dlatego mogą się pojawić jakieś błędy, dlatego przypominam o kopiowaniu foldera .minecraft. Ok, wchodzimy do mods i tutaj mamy World Edit gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. I cóż my tu mamy? Pobiera nam się nasz teren. Tu mi się zrobiło jakieś coś, nie wiadomo co. Zatem wejdźmy sobie w ustawienia BTR-PVP. Tu sobie wyrzucimy to, żeby nam nie przeszkadzało. Ok, mamy tutaj nasz światek. No i co zrobić, żeby zmienić sobie coś? Otóż tutaj sobie wejdźcie na playlistę Shale. Ona zrobiła mnóstwo filmików dotyczących moda World Edit Wrapper, ale komendy są dokładnie te same, zatem można to wykorzystać do tego, żeby sobie zobaczyć, jak działa właśnie ten mod. Tutaj sobie zrobimy troszkę miejsca. I jako, że ja nie znam wszystkich komend, znam tylko parę, no to oczywiście, ale wszystkiego właśnie z tych filmików Shale się dowiecie, jakie komendy muszą tam wystąpić. A my poszukujemy tutaj w ekwipunku drewnianej siekierki. Bierzemy sobie drewnianą siekierkę. Oczywiście można ją skraftować, nie trzeba brać z tego. I teraz tak, ta drewniana siekierka nie zadziała teraz, żeby nam tutaj ścinać drzewo, tylko ona jest taką jakby różdżką właśnie do World Edita. I teraz tak, zwykłym lewym przyciskiem klikając na to, zaznaczamy pierwszą pozycję. O! I gdzieś tutaj sobie klikniemy prawym przyciskiem z kolei, zaznaczając drugą pozycję. Także mamy tutaj zaznaczony jakiś tam obszar i teraz wpisujemy komendę. Dwa slasze i tu wpisujemy na przykład set stone, czyli chcemy zmienić tę trawę na kamień. Enter i proszę bardzo, mamy tutaj już całe pole kamienia. Oczywiście jest to tylko jedna warstwa kamienia. Teraz sobie chcę zrobić basen tutaj, zatem klikam tutaj zwykłym lewym przyciskiem, zaznaczając pierwszą pozycję, tutaj zwykłym prawym, nie zwykłym, tylko prawym przyciskiem zaznaczam drugą pozycję i teraz sobie wpisuję set water, czyli wodę i mamy już tutaj kawał basenu zrobiony. Szybko, szybciutko, bezproblemowo. Oczywiście wszystkie komendy, które są potrzebne. Tam jeszcze jest mnóstwo różnych komend, łącznie z przenoszeniem, skopiowaniem domków i tak dalej, także polecam, obejrzyjcie sobie te filmiki. A ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki, oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa, pa! Hello.